Co pan sądzi o polskim systemie edukacyjnym i czy popiera pan jego częściową prywatyzację? Ja popieram jego całkowitą prywatyzację, a nie częściową. No, częściową też oczywiście, byle w tym kierunku. Jeśli chodzi, tu są dwie części. Jedna to jest podstawowe szkolnictwo i średnie, a druga to jest wyższe szkolnictwo. Otóż dofinansowanie wyższego szkolnictwa jest skandalem, takim nieprawdopodobnym. Ludzie ciężko pracujący, czasem prości ludzie, i rolnicy, i robotnicy, i krawcowa, i sprzątaczka, płacą swoją pracą, w swoich podatkach, na to, żeby wykształcił się student prawa albo medycyny, często z bardzo bogatej rodziny, ale nie musi płacić za studia, i oni za niego płacą. Potem ten student może się popatrzeć na taką sprzątaczkę z góry i powiedzieć, ty jesteś niewykształcenia, a jestem po studiach medycznych albo prawniczych. A ona mu za to zapłaciła. Z jakiej parafii społeczeństwo ma płacić ludziom za zdobycie studiów? Niech sobie ci ludzie na prywatnych uczelniach nawet za darmo studiują, ale na przykład, tak jak to bywa w wielu krajach, za pożyczkę, którą potem muszą zwrócić, bo powinni za to kształcenie zwrócić albo od razu zapłacić. To żaden problem. Tymczasem u nas jest tabun ludzi po wyższych studiach. Swoją drogą one się zrobiły te studia wyższe takie, że w tej chwili dawniejsza matura jest przeciętnie lepsza od przeciętnych studiów, bo bywają i dobre. I na tych uczelniach, które są drogie, które są poszukiwani, są specjaliści za granicą, no przykładowi ci medycy, nie? To my płacimy za ich wykształcenie ogromne pieniądze, po czym oni jadą oczywiście na zachód pracować. Dajemy bogatym krajom, bo jadą nie do biednych, tylko do bogatych krajów, do bogatszych od nas. Dajemy za nasze pieniądze kształciłby kadrę bogatszych krajów, no, tak przy okazji. Ale nawet gdyby tak nie było, to jest skandal. Druga część, znaczy podstawowe szkolnictwo i średnie. No tu trzeba stopniowo dojść do prywatyzacji. Bon edukacyjny jest znakomitym rozwiązaniem, znakomitym. Taki prawdziwy bon edukacyjny, żeby te pieniądze szły za dzieckiem, te, które miały i tak pójść. Za dzieckiem, tam gdzie będzie w szkole, to tam będą pieniądze z bonu edukacyjnego. Jest to świetna rzecz, która gdyby chwilę potrwała, to zamiana tego w prywatyzację szkolnictwa, to jest jak wstrzyknięcie palcem, bo to już jest prywatyzacja szkolnictwa, tylko że szła z budżetu, a teraz te pieniądze zamiast budżetu, no to trzeba, budżet ma ich nie wziąć od rodziców w podatkach czy czymś takim i rodzicom zostaną pieniądze większe w budżecie rodzinnym i przeznaczą je na prywatną szkołę. Ale pierwotnie przez jakiś okres przejściowy, pewnie dłuższy tym razem, podstawowych szkołach i średnim powinien być bon edukacyjny.